Yikes i dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na tematy dość bardziej ciekawe i poważne. I chciałbym wam od razu z wejścia podziękować za to, że już mamy 1000 subskrypcji, nawet już 1000 chyba na tą chwilę, 1024. To jest mega ogromna liczba, jakby mogło się wydawać. Biorąc pod uwagę, że jakbyście zostawili sobie innych youtuberów, którzy mają o wiele więcej, no to, że co to jest tylko 1000 subskrypcji, ale gdy podejdziecie do tego naprawdę szczerze, jak do naprawdę do widowni, a nie tylko do liczb, to wyobraźcie sobie, że to jest naprawdę ogromna liczba. Wyobraźcie sobie swoją, nie wiem, grupę 30 osób, na przykład swoją klasę szkolną. Wyobraźcie sobie, że pomnożycie ją jeszcze razy 30. To jest ogromna, ogromna liczba. Albo wyobraźcie sobie, że macie jedną kartkę wyrwaną z zeszytu i teraz musicie wyrwać takich kartek 1000 i na każdej napisać jedno imię swojego subskrybenta. To jest naprawdę ogromna liczba, za którą wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy wam za zaufanie i na pewno go nie zmarnujemy. Będziemy dalej kroczyli z filmami i dostarczali wam takie rozrywki, jakie właśnie potrzebujecie. Przede wszystkim chciałbym wam troszeczkę przybliżyć historię całego My Social, jak to wszystko powstało. Ogólnie cały My Social powstał w ten sposób, że zawsze chciałem coś zrobić, coś ciekawego, żeby ludziom się to podobało. I uwierzcie, że projekt My Social to nie jest mój pierwszy autorski projekt, już jest może któryś z kolei projekt. I on, że tak powiem, w końcu zatrybił, w końcu wypalił. I też mi to daje takiego fajnego kopa, że ileś razy coś próbowałem robić i w końcu się to udało, prawda? I to jest mega, mega fajne. I kolejną sprawą, którą mi się udało, to zdobyć tą regularność w miarę. Bo wszystkie poprzednie projekty, no tak upadały, dlatego by nie było regularności. Sam My Social powstał w lipcu i trwał tak około do połowy sierpnia, jak dobrze pamiętam. Później też był zastój, tak aż do września, gdzie kupiliśmy w końcu sobie domenę i hosting, bo na przykład wszystko było na darmowym domenie i darmowym hostingu. Kupiliśmy sobie darmową domenę i darmowy hosting. No i co było dalej? Dalej robiliśmy to tak chyba do końca października i później znowu był zastój, aż do połowy grudnia. Z braku czasu, braku chęci, wszystkiego po trochu w sumie. I później od połowy grudnia aż do teraz regularnie staramy się publikować swoje materiały. Czy to na stronie, czy to też na YouTubie. YouTube cieszy się u nas bardzo fajną popularnością, za co wam też bardzo serdecznie dziękujemy i bardzo dziwnie zdziwiło. Livestreamy też się fajnie przyjmują, co nam się mega, mega podoba. No i jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj jest 27 lutego, jak to nagrywam, jest godzina 6.54, za co wam, no, przepraszam, że mam taki głos trochę podbity, no ale niestety tak to wyszło. No ale tak, taką godzinę sobie się wybrałem, miałem trochę czasu z rana, więc nagrywam. I jest bardzo ważna rzecz, o której chcielibyśmy wam powiedzieć jako cała redakcja. Jeżeli się dziwicie, że redakcja wygląda tak tutaj, a tu nie ma mnóstwo drukarek i mnóstwo komputerów, gdzieś są redaktorzy, to tak nie wygląda redakcja My Social. Redakcja My Social to jest zbiór kilku chłopaków, którzy chcą coś zrobić. Czyli jedni nagrywają w kuchni, montują wszystko w kuchni, jedzą w kuchni i grają w kuchni. Drudzy może w swoich pokojach i tak dalej. I mi kuchnia jest bliska od zawsze. Dlatego ją tak strasznie pokochałem. Jeżeli chcecie oddzielny odcinek na ten temat, to kiedyś może o tym porozmawiamy. Chciałbym teraz z wami porozmawiać o tym, co się zmieni My Social. Ale moim zdaniem to jest odpowiedni moment, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Przede wszystkim jedną ważną zmianą, którą chcemy powoli wdrażać, to jest zaprzestanie pisania artykułów na naszą stronę. Jest bardzo prosta zasada. YouTube ma o wiele większe zasięgi i nasz artykuł robi w dniu publikacji, załóżmy około 800 wyświetleń, to w kolejnych dniach nie robi prawie żadnych. Więc wychodzi na to, że nikt później już nie wraca do tego, co było wcześniej i nie czyta tego artykułu. Już mówimy tu o artykułach tematycznych, czyli na przykład gdy poruszamy jakiś ciekawy temat. Przykładem tego jest na przykład ostatnia publikacja materiału, jaki jest odcinek o prawo jazdy na serwerach MTA RPG. I bardzo fajnie się on przyjął i on się cały czas fajnie rozwija. I tak samo będziemy robili kolejne materiały tematyczne, tylko na YouTube'a. Tym jest właśnie problem na stronce, że po pierwsze
nawet zarobki z każdego artykułu, gdzie mamy jakiekolwiek wyświetlenia, nie są prawie w ogóle opłacalne. Z takiego artykułu, gdzie jest około 800 wyświetleń, gdzie artykuł jest naprawdę fajnie czytany, zarobimy w ciągu dnia nie więcej niż około 20 groszy. Naprawdę, z wyświetleń to jest około 20 groszy, jak nie mniej, z takiego artykułu. To jest kompletna porażka, co robi Google AdSense. Najważniejsze zarobki na stronie są z kliknięć, ale kto klika reklamy? To jest właśnie specyfikacja tego wszystkiego. Dlatego mamy zamiar tego zastrzec, ale głównym jednak priorytetem, czemu mamy zamiar zrobić tą zmianę, to jest właśnie to, że YouTube ma o wiele większy zasięg. Naprawdę, YouTube ma ogromny zasięg. Będę też miał taki pomysł, żeby gdy jest jakiś artykuł taki nagły, taki news, na przykład jak ostatnia była ten news o tej dziwnej rekrutacji na Emergency Stories, wtedy no ludzie zaczęli do mnie pisać na fejsie, że jest taka i taka sytuacja, i w tym wypadku nagrałbym vlog, gdybym wam mówił obrazowo, jak cała sytuacja wygląda naprawdę i od środka. Nie wiem, czy by właśnie mi takie coś spodobało, napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wy byście to widzieli. I kolejnym jeszcze aspektem, czemu mamy zamiar to robić na YouTube, dużo osób pisało nam, żebyśmy do swoich artykułów nagrywali podcast, czyli coś, że użytkownicy mogliby odsłuchać tego artykułu zamiast go czytać. W sumie trochę ich rozumiem, bo czasami nie ma czasu czegoś przeczytać, lepiej sobie odpalić jakiś vlog albo filmik do śniadania, kolacji, właśnie z ranka, albo gdy idziemy do szkoły, czy jedziemy autobusem, cokolwiek. Co chcielibyście zobaczyć na kanale? To jest dla nas mega, mega ważne. Gdy robiliśmy konkurs właśnie o te 50k i lub jakiś produkt z naszego sklepu, wypełniliście fajną ankietę, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. I dzięki temu na przykład odpaliliśmy na naszym kanale ETS-a, który się mega fajnie przyjmuje. I jeżeli jesteś widzem ETS-a, to koniecznie zostań, bo będzie na tym kanale też dużo ETS-a i dużo fajnych rzeczy z ETS-a, więc wbijaj. Jeżeli chcielibyście użyć jeszcze inne gry, które będą powiązane z naszą tematyką kanału, na przykład które posiadają jakieś fajne modyfikacje, albo gry, które mają serwery społecznościowe, koniecznie musicie nam to napisać w komentarzu. Dużo osób pytało o to, czemu na swoim kanale mamy tylko MTA i w sumie MTA i serwerów RPG, a nie innych. Będziemy się na pewno rozwijać, ale ten rozwój też nie będzie taki na siłę, bo na serwerach RPG jest tak, że tam mało jest roleplaya, czyli mało tego naśladowania, wyobraźni, udawania, a wiele więcej jest tam skryptów i takich aspektów technicznych i deweloperskich, co jest ciekawe, prawda? A w takim roleplayu sporo rzeczy jednak jest na odgrywane i jest udawane, więc no niestety tam nie ma aż tylu ciekawych zdarzeń i rzeczy, prawda, które można mówić. Ale też powoli będziemy się rozwijać dalej, prawda? Będziemy się rozwijać, więc czekajcie, podsyłajcie nam kolejne pomysły. Jeżeli macie jakiekolwiek newsy i chcecie nam przekazać albo jakieś pomysły na odcinek, albo cokolwiek, koniecznie napiszcie nam na naszym fanpage'u, gdy zawsze macie link w odpisie do naszego fanpage'a. Koniecznie nam o tym napiszcie. Możecie też pisać w komentarzach, ale na przykład, no nie wiem, możecie pisać w komentarzach w sumie. Nie wiem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że przybyliście na nasz kanał, że zechcieliście wysłuchać tego, co teraz do was mówię. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób nam pomożecie w rozwoju i coś tam rzucicie jakikolwiek pomysł. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś subskrypcji na tym kanale, to zostaw, bo warto, żeby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Zostaw pod tym filmem łapkę w górę, żeby powiedzieć całemu światu, że już MySocial ma 1000 subskrypcji. Dziękujemy.